Myślę, że mecz trochę nerwowy z naszej strony, trochę statyczny. Trochę za mało presji wywarliśmy tak naprawdę po pierwszym secie. Pierwszy set był dobry, gdzie dobrze zagrywaliśmy, dobrze kontrowaliśmy rywali i nieźle pograliśmy tym blokiem pasywnym. Natomiast później rzeczywiście troszeczkę się zatrzymaliśmy, pozwoliliśmy przeciwnikowi się rozkręcić, no i zrobił się, można powiedzieć, trochę bardziej zacięty mecz. Myślę, że no zdecydowanie za dużo błędów popełniliśmy i to nie był też mecz, który powinniśmy okraszać, że tak powiem, takim ryzykiem, tak? I jeśli chodzi o nasze decyzje w ataku, myślę, że tego ryzyka było troszeczkę za dużo dzisiaj, niepotrzebnego. Ale to też jest ważne, żeby wygrywać takie mecze, żeby się podnosić. No na pewno jestem trochę rozczarowany tą końcówką trzeciego seta, bo faktycznie mamy mecz na 3-0 i możemy jechać do domu, a podajemy przeciwnikowi rękę. Natomiast podobała mi się reakcja drużyny, bo była rzeczywiście bardzo dobra i chłopaki podeszli do tego z taką złością sportową, ambicjonalnie i załatwili sprawę szybko w czwartym secie. Tak, bardzo chcieliśmy tutaj wygrać za 3 punkty, chcieliśmy pokazać swoją wyższość, no udało nam się to. Szkoda, że troszkę się męczyliśmy w czwartym secie, bo powinniśmy to skończyć już w trzecim, no nie wyszło, ale najwyższe 3 punkty. Nie, jedziemy zagrać 2 mecze na północ. Myślę, że dobrze, że uda się to wszystko załatwić za pomocą jednej podróży, aczkolwiek wiemy jak to wygląda w Polsce z temperaturami w tej chwili. Wiemy, że jedziemy tak naprawdę na biegun zimna, no ale na pewno na meczach będzie gorąca atmosfera, bo obie drużyny grają naprawdę dobrze, i Suwałki, i Olsztyn, więc pewnie nas czekają no, niełatwe zadania, dwa, w środę i w sobotę, ale to też jest fajny czas dla drużyny, który możemy spędzić razem. Wiadomo, że w tej chwili, kiedy jest COVID, no to praktycznie ludzie poruszają się między domem a halą, a to jest taki czas, gdzie faktycznie będziemy mogli, nawet będąc w hotelu, ale będąc razem, troszeczkę odejść od siatkówki, a zająć się też innymi rzeczami.